Tak, to w takim razie proszę teraz panią magister Natalię Gądek o przedstawienie separacji, tak, metafizycznej w ujęciu księdza profesora Malinialczyka. Czcigodny księży biskupie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tytuł mojego referatu to specyfika separacji metafizycznej w ujęciu księdza profesora Andrzeja Malinialczyka. W przeciwieństwie do moich przedmówców, mój referat będzie czytany, więc może być mniej atrakcyjny. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ksiądz profesor Andrzej Malinialczyk należał do najwybitniejszych przedstawicieli kolejnego pokolenia już lubelskiej szkoły filozoficznej. Zasadniczym punktem odniesienia w filozofowaniu była dla Malinialczyka tomistyczna tradycja badawcza, w którą wpisuje się szkoła lubelska. Szczególne zasługi położył na polu metafizyki i antropologii, znacząco przyczyniając się zwłaszcza do rozwoju badań nad separacją jako metodą metafizycznego poznania. Jego zasadniczym osiągnięciem w tym aspekcie było dokonanie aplikacji metody separacji do metafizycznych badań struktury bytu. Pozwoliło mu to ukazać specyfikę metody separacji jako adekwatnej poznawczo odpowiedzi na odkrycie istnienia złożoności i różnorodności rzeczywistości. Taki sposób zastosowania metody separacji pozwala na ukazanie ontycznej spójności oraz metodologicznej wartości systemu metafizyki realistycznej. Czym zatem jest metoda separacji w ujęciu księdza profesora Andrzeja Malinialczyka? Metoda separacji została zapoczątkowana w XIII wieku przez świętego Tomasza Zakwinu. Przez współczesnych tomistów egzystencjalnych jest uważana za zasadniczą czynność badania rzeczywistości oraz wyodrębnienia przedmiotu metafizyki. Sam zaś termin separacja Malinialczyk wyjaśnia poprzez odwołanie się do sposobu rozumienia tego pojęcia w kodeksie prawa kanonicznego przy rozważaniu związku małżeńskiego. Stwierdza, że separacja nie jest czynnością odrywania i rozbijania którejś ze stron związku, lecz czynnością wyróżniania czynników złożeniowych związku, by dzięki ich odkryciu poznać prawdę o jedności i całości małżeństwa. Przeniesienie tego sposobu rozumowania na płaszczyznę metafizyki sugeruje, że termin separacja wskazuje na metodę, jak również specyficzny typ poznania, w którym wyróżnia się konieczne czynniki bytu. Jednak celem tego wyróżnienia jest nie rozdzielenie ich, ale odkrycie fundamentalnych, subontycznych elementów bytowania rzeczy. Aby uchwycić metodologiczną specyfikę separacji, należy rozważać ją w ścisłym powiązaniu z doświadczeniem rzeczywistości ujętym w aspekcie ogólnoegzystencjalnym. Na tym tle separacja jawi się jako metoda metafizycznego wyjaśnienia rzeczywistości, dla której podstawowym odniesieniem jest to, co jest. Separacja jako metoda wyjaśniania uwarunkowana jest realnymi stanami rzeczowymi i w tym kontekście precyzowane są jej narzędzia poznawcze. Dlatego racjonalnym sposobem ujmowania rzeczywistości stają się akty sądzenia, w ramach których następuje styk poznawczy w postaci stwierdzenia czegoś. Dodatkowo w procesach sądzenia występują sądy egzystencjalne, które posiadają strukturę adekwatną do tego typu doświadczenia. W porządku wyodrębnienia przedmiotu właściwego metafizyki rola sądu egzystencjalnego staje się kluczowa. Nie sprowadzają się one bowiem tylko do porządku asercyjnego, ale ich uwarunkowanie realnym stanem rzeczowym ma znaczący wpływ na wartość poznawczą tego typu poznania. Jednocześnie sądy egzystencjalne ulegają formalnemu uwyraźnieniu, co pozwala adekwatnie do rzeczywistości dookreślić sam proces poznania metafizycznego. Dlatego separacja jako metoda metafizyki realistycznej posiada rozbudowaną strukturę, w której możemy wyróżnić charakterystyczne momenty metodologiczne oznaczające się różnym stopniem uteoretycznienia. Jednym z zasadniczych momentów w ramach metody separacji przedstawiony przez Malinialczyka jest moment afirmacji. Na tle innych typów poznania filozoficznego poznanie separacyjne sprowadza się do afirmacyjnego podejścia do rzeczy poznawanej, tworząc w podmiocie poznającym adekwatną reakcję na ujęcie tego, co istnieje. Tak sformułowany punkt wyjścia procesu poznania tworzy w podmiocie poznającym pierwotną świadomość ujmowania ogólnoegzystencjalnych stanów bytowych.
Ukazanie aktów sądzenia egzystencjalnego jako bezpośrednich intelektualnych aktów poznawczych, za sprawą których ujmuje się relacje między elementem treściowym bycia, czyli istotą, i elementem egzystencjalnym, czyli istnieniem, stanowi o ontycznej i epistemicznej wartości tego poznania. Rezultaty tego poznania zostają zwerbalizowane w treści sądów egzystencjalnych, np. coś istnieje, które odzwierciedlają pierwotny poznawczy kontakt człowieka z rzeczywistością. Sąd egzystencjalny jako baza poznania separacyjnego ujmuje całość pierwotnego doświadczenia metafizycznego odnoszącego się do istnienia konkretnego bytu. Ujęcia sądowo-egzystencjalne przyjmuje się za podstawę poznania separacyjnego, ponieważ w punkcie wyjścia są wolne od momentu mediacji. Dzięki tym ujęciom człowiek uzyskuje bezpośredni kontakt poznawczy z realnie istniejącą rzeczą. Skoro akty poznania separacyjnego posiadają charakter sądowy, to musi w nich wykonywać się stwierdzenie danego stanu rzeczy, a w szczególności faktu afirmacji istnienia rzeczy. Wskazana afirmacja nie opiera się na wykazaniu zgodności poznawczego stwierdzenia faktu z samym faktem, ale przede wszystkim na bezpośrednim stwierdzeniu, że coś jest realne, czyli faktyczne. Moment afirmacji staje się gwarantem tego, że sąd egzystencjalny, a także oparte na nim poznanie separacyjne, nie stanowi jakiejś formy apriorycznego konstruktu poznawczego. To pozwoliło Marniarczykowi na sformułowanie metafizycznej metody separacji, w której kolejne analityczne etapy pozostają uwarunkowane poznawczym kontaktem z rzeczywistością. Separacja stanowi dla niego proces formowania systemu metafizyki oraz metodę wyodrębniania jego zasadniczych elementów, czynników. Odnosząc termin separacja do określenia metody wyodrębniania właściwego przedmiotu metafizyki, należy przez tę metodę rozumieć zdłużony proces poznawczy, w ramach którego dochodzi się do odczytania oraz intelektualnego wyodrębnienia bytu jako przedmiotu poznania metafizycznego. Marniarczyk wskazuje w tym kontekście na trzy podstawowe etapy metody separacji, dbając przy tym o ich przedmiotowe osadzenie. I tak, na pierwszym etapie w sądach egzystencjalnych wskazuje się na zakres poznania. Zakres ten zostaje wyznaczony przez konkretnie istniejące przedmioty. Dokonuje się afirmacja faktu istnienia bytów. W ten sposób zauważa się kontakt poznawczy z rzeczywistością, który świadczy o realizmie przedmiotu metafizyki. Drugi etap separacji metafizycznej stanowi analizę zawartości poznawczej rzeczywistości ujętej w sądach egzystencjalnych. Dzięki tej analizie uzyskuje się informację o koniecznych i powszechnych czynnikach bytu, a mianowicie informacji dotyczącej treściowego uposażenia tego, co realne. To, co istnieje, jest Janem, czyli ma zdeterminowaną treściowo indywidualną istotę. Na trzecim etapie separacji dokonuje się przejście od kategorialnych ujęć istoty istnienia do ujęć transcendentalnych, a więc w konkretnym Janie wskazuje się na takie czynniki, które stanowią o istnieniu tego konkretnego Jana, ale także o istnieniu jego jako kogoś realnego, czyli bytu realnie istniejącego. W tym kontekście dochodzi do utworzenia przedmiotu właściwego metafizyki, czyli bytu, który został wyodrębniony na kanwie separacji metafizycznej. Należy zaznaczyć, że dla księdza Marniarczyka metoda separacji metafizycznej to nie tylko metoda wyodrębniania przedmiotu metafizyki, ale także uniwersalna metoda uwrażniania tego przedmiotu. I w tym drugim przypadku znajduje ono swoje zastosowanie w odkrywaniu transcendentalnych właściwości bytu, a także w zakresie analizy struktury bytu przygodnego. Specyfika rozumienia przez Marniarczyka separacji jako metody wyodrębniania transcendentaliów zawiera się w tym, że poszczególne transcendentalia są traktowane jako struktury poznawcze, które wyrażają egzystencjalny charakter poznania bytu. Tu także wskazuje się na trzy etapy. Werbalizacji w sądach egzystencjalnych doświadczenia rzeczywistości, wyróżniania aspektów tego doświadczenia, w których zawierają się graniczne sposoby bytowania oraz wyrażenia tych granicznych aspektów bytowania jako określonych własności transcendentalnych. Jak podkreśla Marniarczyk, to przede wszystkim etap drugi wiążący się z analizą wyróżniania zawartości sądów egzystencjalnych, a szczególnie z uchwyceniem w ramach intuicji intelektualnej nowego aspektu transcendentalnej relacji, jest zasadniczy dla metody separacji.
W tym przypadku chodzi o poznawczo-separacyjne ujęcie takiej transcendentalnej relacji, która przebiega przez istniejący kąt konkret i na podstawie analogii obejmuje całą rzeczywistość. Z momentem separacji wiązać zatem należy graniczne ujęcia aspektu bycia bytem, czyli oddzielające dojrzenie i uchwycenie nowego, powszechnego aspektu bytowania konkretu. Każde transcendentale ujawnia poprzez separację jako metodę oddzielającą, uniesprzeczniającą taki aspekt bytowania konkretu, który w sposób konieczny dotyczy wszystkiego, co istnieje, stanowiąc jednocześnie bazę dla uwyraźnienia pierwszych zasad bytowania. Tym samym separacja ukazuje się jako adekwatna metoda uwyraźniania optycznych podstaw racjonalnego uporządkowania rzeczywistości. Tego typu metodę stosuje Marniaczyk także do uwyraźnienia wewnętrznej struktury bytu oraz do dotarcia do metafizycznych złożeń bytowych. Bazą wyodrębnienia metafizycznych złożeń jest analiza podstawowych sposobów bytowania rzeczy danych pierwotnie w spontanicznym doświadczeniu. To właśnie na podstawie tego doświadczenia zauważa się, że rzeczy oznaczają się dynamizmem, przemiennością, tożsamością i przygodnością. Wskazane sposoby bytowania są podstawą dla odkrycia elementów czynników kształtujących wewnętrzną strukturę bytu. Czynniki te stanowią jednocześnie ontyczne racje wyjaśniające wyróżnione sposoby bytowania rzeczy. Elementy, o których mowa, określa się na płaszczyźnie metafizyki mianem elementów subontycznych, czyli takich, bez których byt nie może funkcjonować w konkretnym sposobie bytowania. Odwołując się do wskazanych sposobów bytowania rzeczy, wyróżnia się odpowiednio następujące złożenia bytowe: akty, możność, materię i formę, substancje i przypadłości oraz istotę i istnienie. Elementy te stanowią przedmiotowe racje istnienia bytu. Należy zauważyć, iż ze wszystkich tych par złożenie z istoty istnienia odgrywa rolę naczelnego złożenia bytowego, ponieważ najpełniej oddaje charakterystykę istnienia bytu. Rozumienie pozostałych złożeń jest ściśle powiązane z tym naczelnym, stanowiąc wyraz różnych aspektów przygodnościowego sposobu bytowania. Aby dokonać uzasadniającego wyodrębnienia wskazanych złożeń, należy wypracować metodę poznania metafizycznego, w której uniknie się ograniczenia tych zagadnień tylko do porządku treściowego. W tym kontekście Marniaczyk proponuje zastosowanie metody separacji metafizycznej, dostosowując ją do specyfiki odkrywanych sposobów bytowania rzeczy. Proces wyodrębnienia metafizycznych złożeń subontycznych Marniaczyk przedstawił w odwołaniu do poznawczego stwierdzenia określonych stanów bytowania konkretnych rzeczy istniejących. Wskazane stany bytowania rzeczy zostają bezpośrednio zaafirmowane w sądzie egzystencjalnym. Następnie poddane zostają procesowi analizy, której zasadniczym celem staje się ukazanie elementów ostatecznie wyjaśniających wyróżnione stany bytowania rzeczy. Dlatego za sprawą metody separacji wskazuje się na elementy subontyczne, natomiast poprzez analizę stanów bytowania rzeczy dokonuje się od strony treściowej determinacja natury tych elementów. Poznawczą werbalizacją elementów subontycznych są pary wyrażeń metafizycznych odkrywane w kontekście doświadczonego sposobu bytowania. W tych wyrażeniach, jako rezultatach poznania separacyjnego, dokonuje się afirmacja istnienia określonych elementów subontycznych jako ostatecznych, przedmiotowych racji uniesprzeczniających realizowanie się sposobów bytowania rzeczy. Marniaczyk zaznacza, że konkretne pary wyrażeń, które determinują określone sposoby bytowania, należy traktować jako rezultaty ich uwyraźnienia. Przykładowo, wyrażenia istota i istnienie byłyby określeniem elementów subontycznych stanowiących uwyraźnienie przygodnościowego sposobu bytowania rzeczy. W związku z tym, być bytem przygodnym oznacza bycie złożonym z istoty i istnienia. Natomiast odnosząc się do dynamicznego sposobu bytowania, wskazuje się na wyrażenie akt i możność jako na określenie elementów uzasadniających ten stan. Wszystkie tego typu wyrażenia metafizyczne posiadają podstawę sądową i oznaczają się momentem afirmacji. Ów moment afirmacji pozostaje w ścisłym związku z procesem separacji. Z tego powodu separacja jako fundamentalna metoda metafizycznego wyjaśnienia rzeczywistości pozwala na odkrycie elementów subontycznych w kontekście realnych stanów bytowych.
Analogicznie do wyodrębniania transcendentalnych właściwości bytowych, tak w tym kontekście proces separacji sprowadza się do trzech etapów, w którym dochodzi do wyodrębnienia subontycznych elementów bytowych, wyjaśniających konkretne sposoby bytowania rzeczy. I tak, na pierwszym etapie w sądach egzystencjalnych zostaje stwierdzony spartykularyzowany sposób bytowania rzeczy, jako dynamiczny, przemiennościowy, tożsamościowy czy przygodnościowy. Drugi etap separacji polega na analizie sądów egzystencjalnych afirmujących sposoby bytowania rzeczy, ukazując ich spartykularyzowanie. Natomiast w trzecim etapie dochodzi do wyodrębnienia analogicznych wyrażeń stanowiących określenie racji tego sposobu bytowania. W tym kontekście należy zauważyć, że to właśnie za pomocą metody separacji dochodzi się do wyodrębnienia elementów subontycznych, akty możliwe, materia, forma, substancje, przychodności, istota, istnienie, które tłumaczą określone stany bytowania rzeczy. Drodzy Państwo, na koniec, separacja metafizyczna w koncepcji filozoficznej Andrzeja Marniaczyka pełni rolę podstawowego narzędzia metodologicznego wyjaśniania rzeczywistości. W swoich rozważaniach ukazał separację jako naczelne odniesienie badawcze, posiadające odpowiednie ugruntowanie samym przedmiotem badań. Bardzo dziękuję.